Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Moje dzieci, idźcie nieustannie naprzód, z ciągłą pokutą za swoje czyny i uczynki, które oddzielają je od mojego Syna. Nie zatrzymujcie się, kontynuujcie walkę ze złymi skłonnościami. To pokolenie znajduje się przed przepaścią, która prowadzi człowieka do postrzegania grzechu jako prostego czynu i słabości, której nie należy pokonywać. Idą oni przez życie bez właściwego uświadomienia sobie konsekwencji, jakie dla duszy niosą czyny i działania sprzeczne z wolą Bożą, a więc skutkujące utratą życia wiecznego. Nie trwajcie bez dokonania samokontroli swoich czynów i uczynków. Żmudne badanie siebie jest niezbędne w tej chwili, jeśli chcecie dalej walczyć o przezwyciężenie złych skłonności, do których wciąga was zło w przebraniu dobrych czynów. Jako matka trwam przy was, nie chcę was stracić, jestem orędowniczką i obrończynią każdego z was przed boskim miłosierdziem mojego Syna. Nie odłączę się ani na chwilę od tych, którzy proszą mnie o pomoc. Nie zaprzeczajcie złu, ono istnieje, tak jak istnieje dobro, ale nie zaprzeczajcie miłosierdziu mojego Syna, przed którym, jeśli podejdziecie z prawdziwie skruszonym i pokornym sercem, otrzymacie przebaczenie i zostaniecie ponownie przyjęci jak zagubiona owca, która powraca do owczarni swego dobrego pasterza. Okropności w tej chwili znacznie się pogorszą. Człowiek, w miarę jak cofa się duchowo, pozwala, aby rządziły nim jego podstawowe instynkty i nie będzie uznawany przez stworzenie, które działa zgodnie z wolą swego Króla i Pana. Umiłowane dzieci, najcenniejszym darem jest dar życia, na który zły się porywa, aby zadać cierpienie mojemu Synowi. Prawdziwe dzieci mojego Syna są nie tylko gorliwe, ale zachowują żywą wiarę. Nawet jeśli wiatr jest silny, świeca nie zgaśnie, ponieważ dzieci moje żyją nie tylko żarliwością, ale i wysoką duchowością, która utrzymuje je w stałym przestrzeganiu prawa Bożego i przykazań, które pozostawił wam mój Syn. Człowiek będzie przyczyną poważnych chwil dla całej ludzkości, gdzie ból będzie okrutną plagą dla wszystkich istot ludzkich, bez różnicy. Wzrastajcie w wiedzy, czyńcie przygotowania na trudne chwile. Bądźcie duszami eucharystycznymi, nie czujcie się pocieszeni jedynie przez nawiedzenie mojego Syna w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, które jest aktem oddania, pociechy i miłości do mojego Syna, ale przystępujcie codziennie do Komunii Świętej świadomi, że przed tak wielką tajemnicą boskiej miłości człowiek jest najmniejszy i najbardziej potrzebujący, świadomi zjednoczenia, w jakim musicie żyć ze Stwórcą, aby otrzymać boskiego pasterza. Wpatrujcie się w krzyż z czystym i pustym sercem od wszystkiego, co grzeszne i przeciwne woli mojego Syna. Krzyż nie jest znakiem, jest on pełnią boskiej miłości do każdego z jego dzieci. Krzyż nie jest tylko drewnem, ale jest miłosierdziem dla i w imieniu wszystkich ludzkich stworzeń. Krzyż jest pełnią wszelkiej pełni. Krzyż jest boskim oddaniem ponad wszelkim oddaniem, jest tajemnicą, życiem i zmartwychwstaniem, przed którym wszystkie ludzkie stworzenia muszą uklęknąć i wpatrywać się w jego wielkość. Nie zapominajcie, że wilk ukrywa się wśród owiec, nie zapominajcie, że plewy są zmieszane z pszenicą, i pozostańcie w woli mojego Syna, abyście nie byli zmieszani z innymi. Przeciwnie, bądźcie świadectwem dla waszych braci przed sidłami diabła. Nie gardźcie moimi wezwaniami, bądźcie posłuszni tym moim wezwaniom. Nie rozdzielajcie się, jedność jest niezbędna dla moich prawdziwych dzieci. Kościół mojego Syna będzie przechodził przez trudne chwile i będzie wstrząśnięty.
Starajcie się zrobić wszystko, aby nie upaść, zachowajcie wiarę. Moje dzieci nie trzymają się ludzi, lecz woli mojego Syna. Dzieci moje nie są naśladowcami ludzi, lecz są duszami, które słuchają głosu mojego Syna. Moje dzieci są wyznawcami mojego Syna i czcicielami mojego niepokalanego serca. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Ludzkość przeżyje wielki ucisk spowodowany przez samego człowieka. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Ludzkość będzie cierpieć, woda będzie płynąć po ziemi i ziemia się zatrzęsie. Moje dzieci, nie bądźcie stworzeniami, które skupiają swoją wiarę na wydarzeniach, bądźcie świadomi tej chwili, w której ludzkie cierpienie wzrasta, nie jako kara, ale jako wezwanie dla was, abyście powrócili na drogę, którą porzuciliście. Gniew człowieka powoduje jego własne przeznaczenie, które tylko i wyłącznie poprzez zbliżenie się do mojego Syna i zmianę nawyków, które oddalają was od prawdziwej drogi, będziecie mogli ocalić siebie i iść dalej bez upadku. Dzieci, umacniajcie waszą wiarę, nie zbaczajcie na manowce. W każdej chwili znajdźcie powód do dalszej walki, znajdźcie okazję do dalszej walki. Mój Syn jest wiecznie obecny, jest w każdym z was. Nie zwracajcie uwagi na daty, bądźcie istotami wiary, umocnieni niezgłębioną miłością i miłosierdziem mojego Syna, ale nie zapominajcie, że boska sprawiedliwość jest bliska dla tego pokolenia. Umiłowani mojego niepokalanego serca. Mój Syn powróci dając się każdemu ze swoją miłością, w nieustannym wezwaniu do nawrócenia. Będziecie się swobodnie badać jako akt miłosierdzia Bożego dla zbawienia duszy. Człowiek powie, że jest to akt spowodowany przez naukę, ludzkie wyjaśnienia zostaną wysłuchane bez zwłoki. Zachwycenie będzie zniekształcone przez naukę, aby zminimalizować boską moc. Wy, moje wierne dzieci, nie wahajcie się w wierze, wspieram was nieustannie. Niech moje błogosławieństwo będzie nad każdym z was, a wy, którzy jesteście świadomi mojego wezwania, dzielcie się moim błogosławieństwem z waszymi braćmi. Zachowajcie pokój mojego boskiego Syna w waszych sercach. Kocham was, pozostańcie w moim niepokalanym sercu. Matka Boża.